przed Państwem już pan Wojciech Sobolski i Michał Sobolski. Wielkie brawa! Zobaczymy, jak pan Wojciech tam zaprezentuje, jaki przejazd tam zaprezentuje. Jak do tej pory najmniej błędów zrobił pan Jarosław Broński, zrobił ich 5, a pan Benedykt Ciński 8. Także zobaczymy, który z zawodników oprócz wiadomo szybkiego przejazdu wykaże się lepszą zręcznością. Proszę Państwa, na tablicy możemy obserwować czas przejazdu, tak zwany międzyczas, można sobie porównywać. Jak do tej pory bezwzględnie. A koniki pana Wojciecha. Po lewej stronie grymas, po prawej gwizd. Piękne białe konie, widzą Państwo wysokie. Przeszkola wodna. Jako pierwsza para pokonała bezwzględnie. Wielkie brawa! Teraz przeszkody terenowe, który trochę dzisiaj pełnią wózki. Gdyby pan Wojciech bardziej postawił na dokładność. I tutaj proszę Państwa trzeba kalkulować. Zalepi się palca, szybko jechać i zbierać sekundy karne, czy troszkę wolniej, a dokładniej. Szkoda numer 8, łatwo, wykonana również bezwzględnie, jak do tej pory pan Wojciech doskonale sobie radzi z poszczególnymi przeszkodami. Jeszcze żaden zawodnik nie dojechał tak daleko bezwzględnie. I ponownie przeszkoda wodna. Jak widzą Państwo, nie robi tu większych problemów panu Wojciechowi oraz jego konikom. Wody się nie boją. Pięknie. Proszę Państwa, czy będziemy mieli czysty przejazd? Trzymamy kciuki. Jeszcze dwie przeszkody do końca. A, on ma obowiązki bardzo jakieś tak zwane. I wielkie brawa, proszę Państwa! Pierwsza para, która pokonała bezwzględnie zaludną przeszkód.